Dzień dobry wieczór, witam w kolejnym odcinku z gry Sons of the Forest. Gramy sobie dalej. Jak widzicie nasza. Paszowon. Jak widzicie, nasza konstrukcja już powoli zaczyna wyglądać. Tu przy okazji zrobiłem sobie drugie wejście, jak widzicie. Znaczy ono już było wcześniej, ale teraz wam pokazuję tak o tak. No, teraz o nim wspominam, że istnieje. Czekaj. To chyba nie tak. To jednak chyba nie tak. To chyba jednak. Czekajcie. Czy nie przejdzie tak jednak? To jednak tak nie przejdzie, bo ja myślałem, że to ma być, że to jest inny sposób działania. Ta. To nie o to chodzi. To nie o to chodzi, czyli te są bezużyteczne na razie. Bo my chcemy budować dom w ten sposób. W ten sposób chcemy budować to. A tych nie da się tutaj tak ułożyć. Widzicie, nie da się. Faktycznie. Ewentualnie, okej. Ewentualnie będziemy mogli zrobić coś takiego. Nie tak, tylko środek. Nie tu, postaw się na środku. O tak. To jako taki wspornik to może być na środku, to faktycznie. Tak bazowo to niestety to są bezużyteczne. Kłody. Taka prawda. Teraz mamy dużo opływających kłód w naszym tutaj miejscu. Ojojoj, tak sobie teraz patrzę, że to jest takie ogromne. Ja nie chcę takiego dużego budować kompleksu. No tyle by mi stykło w sumie. Czekajcie, to policzę sobie tak 5 na 5, żeby już odbędzie środek idealnie. To jest. Wróć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Jakby całe ostatnie piętro mógłbym sobie wyciąć. No. I tak chyba nawet zrobimy. Dosłownie. To wywal. Ojej, teraz pytanie, czy ja to w ogóle mogę zrobić tak? No, nie mogę. Musiałbym czekać do zimy. Nie mogę się pozbyć tego piętra. Przez to, że tu nie ma tych. A czekajcie. Gdzie tu nie ma wsporników też? Tu jest wspornik, a tu nie ma wspornika. Jakbym to wyciął teraz? Wiecie co, zrobimy taki no. Zrobimy taki test. Taki test sprawdzający wytrzymałość konstrukcji. Dlatego zapisuję grę, bo to jest tylko testowa rzecz. To nie jest coś, co prawdopodobnie chcę zrobić, bo prawdopodobnie to zadziała tak jak myślę, czyli niedobrze. Ale zobaczymy. O co mi chodzi? Zobaczę, co się stanie, jakbym ściął to. Co się stanie z moją konstrukcją? Jak ja to zetnę? Well, działa tak, jak powinno i tak, jak ja chciałem, żeby to zadziałało. Czyli jednak nie ma testu, jednak to jest działający. Czy się. Nie, no, był test i test się zakończył pozytywnie. Jest dokładnie tak, jak ja chciałem, żeby było. Czyli pozbyć się tych oto w ogóle elementów tutaj. To może piłą będzie szybciej. To mogę już otworzyć? Mogę. Co z tego wyciągniemy? A. No to git. A z tego? Już jest całość. Aha, bo pewnie to jest. To jest. Batoniki. Bo to batoniku mam po prostu za dużo i wtedy to tak działa. No i teraz. O. No nie wiem, dobra. Okej, fajnie działa. Dobra.
Teraz zaczęło wyglądać to jeszcze dziwniej. Przez to teraz jeszcze bardziej wszystko tu wisi. Ale pozbyliśmy się całego jednego elementu tutaj. O, tylko teraz ja tutaj niestety mam taki element, stan pływania, nie? Tego nie uda się. Dobra, stań na nogi. O, i weź. No i super, od razu będzie łatwiej się to budowało. Ale tutaj i tak to zrobię w ten sposób. O ile się da. Nie da się. Tu się będzie dało. Czemu się nie da? Coś, co. Co. Ouu. Nie, ścinaj tego, to jest dobrze. O Jezus Maria, co to jest? Jak to źle wygląda. Coś tak, nie mów w znaczeniu, że to paskudnie wygląda. Ale działa. Także po co drążyć? Że tak powiem, spełnia swoją funkcję. Jego funkcją jest po prostu to, że ma robić nam zapodę, za wejście takie jako tako. Prawdę mówiąc, już teraz mogę robić sobie namiot w tym miejscu, bo to już sobie funkcjonuje dobrze. Teraz sobie ten namiot obkręcić. Tutaj będą te. Wiem, co zrobię. Postawię namiot tutaj, bo będę wiedział, jak to odległościowo to wychodzi. Aha. Tu nie mogę postawić namiotu. A shelter? Też nie mogę tu postawić. O. No to mamy problem. Bo automatycznie, kiedy ja nie mogę tu wstawić czegoś takiego, to cały mój plan nie ma sensu. W ogóle budowanie tego w takim razie nie ma sensu zupełnie. Jak ja nie mogę tu postawić. No tego. Czemu? Wszystko jest piękne. Czemu ja to mogłem wyciąć? No nie wiem. Przy okazji tą rampę mówiłem, że może rampę będzie łatwiej, może z rampy się, może na rampie się łatwiej wchodzi. To mówiłem ostatnio, że chętnie bym przetestował i zmienić to. Tak jest. Czuję, że po rampie faktycznie można szybciej wchodzić. Istnieje taka szansa. Nie wiem, czy tu przypadkiem też jeszcze nie trzeba jednej deski. Przetestujemy to. A trzeba. Wiecie. Czy ja też leciałem na za małej ilości desek? Ta rampa chyba. No, rampa sobie dużo lepiej. Po rampie dużo lepiej się wchodzi. To akurat jest na plus zmiana. No ale troszeczkę, że tak powiem, to ja mówię. No przez to, że nie da się zbudować tam schronienia, to jest takie kompletnie bezużyteczne. To miejsce. Punkt połączenia. Most. Most wiszący. O, tak, czekajcie. Ja już tu mam plan. Drzwi. Okno. Stopień. A, to tak się da. No, to fajne jest akurat. To się da. Podstawowe belki. Dach. No, to tak się robi dach. To można w ten sposób zrobić, to wiem, to super. To są schody, to jest rampa. To jest palisada. Tutaj też można ją wzmacniać chyba, tylko ja sobie zasłania trochę palcem. A nie, to nie jest jej palec. Most wiszący, to. To jest most wiszący. Pytanie, czy ja mogę zrobić most wiszący tutaj. Weź jedną deskę.
Weź mi tutaj jedną deseczkę na szybko. Jak nie to coś, jak nie coś, to coś pomyślimy, nie? On z jedną deską może się wspinać, z tego co wiem. Nie może z kłodą się wspinać. A, to mamy problem pewien. Pewnego. Dobra. Zrobię tą ścianę. Zobaczycie, co się stanie. O, mamy coś takiego. I teraz pytanie. Czy ja mogę za pomocą liny, niby teoretycznie daje mi gdzieś jakieś możliwości. Ale ja nie mogę tego przywiązać jako tako tutaj. Nie? Mogę zrobić natomiast wejście sobie. Tylko to wejście akurat nie chcę. Czy to jest zepsute mięso? Nie, to jest. Co jest nie tak z tym mięsem? Nie wiem, bo dobre było. A nie wiem. Dobra, no niestety to tak nie działa. Nie działa to tak niestety. Mogę zrobić tutaj linę zejściową. Na sam dół to jest? Ta, to jest inna na sam dół bezpośrednio. A nie, to tego nie chcemy. No jest to ciekawy pomysł, ale do czegoś takiego też nie chcemy. Ja chciałem zrobić most. Chciałem zrobić most. Połączyć się z tym miejscem, ale to niestety to miejsce jest troszeczkę. Domek na drzewie się okazuje, że jest po prostu zupełnie bezużyteczny. Jeśli mam być szczery. Czekaj, co? Ja to mogę rozkładać? Wait. Nie gadaj. Ja nie wiedziałem, że. O kurczę. O cię chwyca. Teraz dopiero zrozumiałem, jak bardzo jednak ta gra jest rozwinięta. Teraz dopiero to zrozumiałem. Może się nam uda, ale tutaj. Czekajcie, może się uda to zrobić. Może się uda. Spróbujmy zrobić to gdzieś tutaj. Tak na szybko. Na razie nie idę po nowe te. Tam jest za kanibali przy okazji. A nie? Nie kanibale? Nie, to nie kanibale. To jest tylko Kelvin. To tylko Kelvin. Jest gorszy od kanibali, ale nie wiecie, nieważne. Jakby teraz to się dało połączyć ze sobą. Jeszcze inny pomysł. Mam jeszcze jeden pomysł. Tego nie mogę rozmontować. Już mogę. Czemu tego nie mogę rozmontować? Tych rzeczy w sumie nie chcę jako tako. O nie, desek zdecydowanie nie chcę rozmontowywać. Deski niech chcę są tutaj. Co bym musiał odczepić, żeby dało się wziąć tą kłodę? To automatycznie się wyciąga. Ja mam nadzieję tylko, że ten domek na drzewie się nie zawali, nie? O, mam pomysł. Jest pomysł jakiś ciekawy. Przydałoby się jeszcze to ściąć. Może jak to wywalimy, to będę mógł wyciąć to.
Czemu tego się nie da? No cóż. No niby da się zrobić coś takiego. No to się zgodzę. Ale czy... Czy da się... To jest tylko wejście. Okej. Zadziała, zadziała, da radę. O kurde. Ale wykminiłem. Ale zrobione będzie to. Ale to będzie dobre. Piękne to, pięknie. To kij, że wyciąłem to... Te rzeczy z tego drzewa. One i tak nie były ważne. Wiecie, to jest poświęcenie w imię rozwoju. Jak normalnie Wiktor z tego, z Arcane. Tak sobie akurat przypomniałem po prostu o tym. Dobra. Włazimy na górę. Powiem tak, naprawdę, teraz dopiero zrozumiałem po tym, jak ja mogę rozbierać ten domek na drzewie, dopiero zrozumiałem, jak bardzo to jest zaawansowane. Ja nie sądziłem, że to jest aż tak zaawansowane. To jednak, to chcę mieć tutaj. No nie. Ognisko będę musiał rozwalić. Po prostu. A to w ogóle może funkcjonować jako okno, nie? Czyli co to było? Co ty mi proponujesz? Coś, co ja teraz właśnie zrobiłem, bo ja nie wiem nawet. Co tu się stało? No nie, tak nie chcemy. Czegoś takiego to my nie chcemy. Okej, no to już przetestowaliśmy, nie da się wchodzić z kłodą. Dlatego właśnie... Dlatego właśnie chcę zrobić ten... To tutaj właśnie. Bo na razie potem nie mogę chodzić, nie? Nie mogę, dobra, bardzo dobrze. W takim razie bierzemy sobie te kłody normalnie. Mam dużo takich połowicznych kłód niestety, to jest akurat niefajne. Co to jest? Czemu nie mogę tego podnieść? A, to jakaś cząstkowa część kłody, nie? Ta, to nie jest cała kłoda. Tylko jakaś część. Pyk. Pyk, jeszcze chyba z dwa albo... No z dwa chyba będą jeszcze tylko potrzebne. To jest cały bal. To jest tylko część, a to jest całe. Naprawdę, przez to, że doszły... Kurczę, co to są za tego? Dobra, bawimy się. Nie trafiłem. Albo trafiłem, tylko że on jest taki wytrzymały? No nie wiem. Chyba nie trafiłem. Ten jest taki, ten jest taki mocny. Jak ja. Bo serio nie trafiłem, wszystko niczego. No nie, musiałeś kucnąć. Teraz muszę się przebiec po strzałę. Chyba jej nie ma nawet. Nie wiem, czy ich trafiam, czy nie trafiam ich. Chyba straciłem sporo tej. Teraz tych. Kelvin, gdzie ty jesteś? Żyje, Kelvin. Nawet nie zakrwawiony w ogóle. W super stanie się znajduje. Dobra, teraz to już raczej będę w stanie bezproblemowo to. Ile w ogóle mogę wziąć takich połówek? Też dwie, niestety. Chcę tylko też dwie. Tylko z tego oczywiście nie da się. A, czegoś takiego to ja nie chcę. Ja chcę mieć szerokie wejście akurat. No. O to chodziło.
I teraz z tej z tych połówek mogę coś zrobić. Użytecznego jakkolwiek. Czy mogę to naprawić? Mogę po prostu zrobić gigantyczną dziurę. Tak, mogę po prostu to wywalić. Całkowicie. O. Ło, co to się stało? Nie. Boż to tu. O. Tak, ja tu się jakoś połączę, to wiecie. Żeby nie było. Spoko, jest dobrze, nie pal się. O, i przestał, no i fajnie. Oho. Fajne jest to drzewo. Dobra, nie, bo ja zaraz rozwalę cały dach. Dobra. Tyle w ogóle by się przydało chyba. Nie da się ich. Nie da się ich rozłożyć, niestety. Nie wiem tylko, nie wiem dlaczego, ale się nie da. A jest, to jest pewien problem. Bo ja bym chciał rozwalić tylko i wyłącznie. O! Udało się, nareszcie. Mamy to. Mamy wszystko, udało się. Teraz już jest spokój. To były jedyne, które odpadły. Te są uszkodzone, ale te można naprawić. Bardzo prosty sposób. Wszystko tu można naprawić tak naprawdę. Ci znowu walczą, nie wiem z kim nawet. A, znowu jakaś torebeczka. Ja mam nadzieję, że Kelvin to sobie tam żyje, nie? Żyje, się chilluje. Zadowolony chłop. Dobra, mamy coś takiego. To co fajnie wisi, super, super jest. Gra dalej nie skraszowała. Przy okazji. Co tego, co chciałem powiedzieć? A, no, że są te teraz się pojawiały zaś te z CS-em chociażby. Stwierdzenia, że niby może wejść CSGO 2 czy coś w tym stylu, nie wiem. Brzmi to dziwnie, podejrzanie i nierealnie, ale pożyjemy, zobaczymy. No bo tam się pojawił CSGO 2 niby w tych sterownikach do karty graficznej od Nvidia akurat. I niby ma wyjść. A ja mówię, ja w to za bardzo też nie wierzę. Czy to jest wystarczająco duża wysokość? Nie. Bo te są wyższe. Czyli to na pół jeszcze bym chciał. No, halo? Jest. Pół. Teraz. No, wskoczę tu. To dajemy tutaj. Teraz te są na tej samej wysokości. To też może być na tej samej wysokości. Wygląda to brzydko troszeczkę. Ale chciałbym wykorzystać te pniaki, które mamy akurat. Żeby się nie marnowały. No i tutaj to w ogóle to nie wypał jest. Z tym rozkładaniem tego. Nie powinienem tego w ogóle tykać. Tak, to na to. Tutaj trzeba postawić to tak. Albo jeszcze jedno i tak zrobimy.
No, tak do wysokości tego, tylko ten drzewo przeszkadza, nie? Jakby tego drzewa to nie było, to byłoby lepiej. No cóż, to wygląda w ten sposób, wygląda to dziwnie. To będzie w ogóle miniaturka naszego odcinka. 25 minuta i Kelvin idealnie. 25 minuta, pamiętam. Dobra. A więc tak, na ten odcinek to byłoby na tyle. Jak wam się podobał, dajcie łapkę w górę, komentujcie, subskrybujcie, widzimy się w następnych odcinkach, no i cześć!